Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Gorzów zyska nowy most i kładkę dla pieszych. Obecny obiekt nad Wartą zostanie zmodernizowany. W ramach inwestycji powstanie nowa przeprawa kolejowa oraz wygodna kładka dla pieszych i rowerzystów. Projekt warty 13 milionów złotych przewiduje udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak pochylnie i bezpośrednie połączenie z dworcem. Zbliża się 6 grudnia, przychodzi Mikołaj i z dużą radością mogę przekazać, że Mikołaj również odwiedzi mieszkańców Gorzowa. Mam bardzo dobrą informację, kładka na moście kolejowym zostanie wyremontowana. Na ten cel zostanie przeznaczonych 13 milionów złotych tylko na remont kładki, więc jest też termin znany na przemian 26-27 roku, bardziej może w 27 roku. Będzie można kładką przejść przez Wartę, co skróci bardzo mieszkańcom przede wszystkim zawarcia drogę do centrum, ale myślę, że to jest też dobra wiadomość dla kibiców żużla, bo będą mogli przejść też krótszą drogą na stadion im. Edwarda Jancarza, ale to też poprawi komfort życia mieszkańców samego Zawarcia, bo wielu kibiców zaparkuje samochody po drugiej stronie rzeki i tą drogę pokona pieszo. Remont zakłada most, całego mostu, to dziwny termin, ale on zakłada przebudowę na istniejących podporach. Konstrukcja stalowa ma powstawać na warsztatach, nie będzie na miejscu. Tutaj przyjęłam już gotowe elementy, gotowe do montażu. Dlatego tak może się wydawać, że jest bardzo mało czasu, tylko że jak już zacznie się projektowanie, to ono się będzie odbywało gdzieś na halach produkcyjnych, a tutaj przyjadą te elementy tylko do montażu. W podobnej formule był budowany stadion im. Edwarda Jancarza i też wtedy wszyscy mówili, że nie zdążymy. W ciągu jednej zimy powstał cały stadion zbudowany z konstrukcji stalowej i prefabrykatu, więc jest to jak najbardziej możliwe. Kładka nie jest zagrożona, to po pierwsze. Po drugie, jest jakby potwierdzone w tej inwestycji. Zapowiadał to minister infrastruktury, pan Piotr Malepczak, odpowiadający za infrastrukturę kolejową. Jest to część projektu Kolej Plus, prawie 330 milionów złotych, no ale dla Gorzowa ta kładka w pierwszej kolejności będzie realizowana. To jest najpóźniej 2027 rok. Cieszę się z tego w dwójnasób, bo ona łączy po pierwsze dwa brzegi, a po drugie cieszę się z tego powodu jako rowerzysta, bo też mieszkańcy i w sposób pieszy, ale także właśnie rowerem będą mogli pokonywać tą odległość między dwoma brzegami. Pan marszałek podjął się tego ciężkiego zadania. Pierwsze decyzje już zostały wykonane, ale też jestem po wielu rozmowach i jestem przekonany, że ten bieg zakończy się dobrze. Zakończymy tą kadencję i zaproszę Państwa na podobną konferencję i będziecie się uśmiechali tak jak ja teraz, bo uznacie, że to, o czym dzisiaj mówimy, się spełniło, a jestem przekonany, że tak będzie. Mamy nadzieję, że to jest początek końca wykluczenia komunikacyjnego naszego miasta. Cieszę się, że zaczniemy tak naprawdę od kładki, której wartość remontu będzie wynosiła 13 milionów złotych i tak naprawdę to już w 2027 przejdziemy, mam nadzieję, nią z początku brzegu Warty na drugi koniec. Warunki na drodze zmieniają się dynamicznie. Deszcz, śnieg, mgła czy też liście na jezdni mogą znacznie utrudniać prowadzenie pojazdu. Jak ważne jest dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, przekonała się o tym kierująca Renault, która w rejonie Gubina wpadła w poślizg, a następnie po dachowaniu zatrzymała się w rowie. Bardzo trudne warunki panują w województwie lubuskim. Nie wszyscy kierowcy sobie z nimi radzą, a są one trudne dlatego, że są szybko zmieniające się. Kiedy jedziemy wieczorem, może być piękna pogoda, w nocy pada deszcz, a nad ranem jest już bardzo śliska nawierzchnia wynikająca z tego, że słupek rtęci oscyluje w granicach 0 stopni lub też, jak już spotkaliśmy to w najbliższych kilku dniach, notujemy także temperatury ujemne. Nie wszyscy kierowcy sobie z taką sytuacją
radzą. Niektórzy mają jeszcze z tyłu głowy te panujące latem warunki, gdzie rzeczywiście były one niezwykle komfortowe, ale przede wszystkim gwarantujące bezpieczeństwo zmotoryzowanym. Warunki jesienno-zimowe są już bardzo odmienne od tych, które panowały jeszcze chociażby przed miesiącem czy dwoma. Jak pokazuje historia ostatnich dni w naszym regionie, nie wszyscy kierowcy potrafią się zaadoptować do tych szybko zmieniających się warunków atmosferycznych. Ściągnijmy nogę z gazu i dojedźmy bezpiecznie do celu. Zanotowaliśmy też kilka sytuacji, w których kierowcy kończyli swoją podróż przedwcześnie dachując. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio w Gubinie, gdzie kierująca osobowym samochodem nie opanowała go i zakończyła swoją podróż przy drożnym drowie dachując. Na szczęście te obrażenia nie okazały się na tyle rozległe, aby tej kobiecie zagrażało niebezpieczeństwo utraty życia. Nie wszyscy potrafią sobie z tymi warunkami poradzić. Pora się już obudzić, pora ściągnąć nogę z gazu. Mniejsza prędkość gwarantuje dużo większe szanse wyjście z takich drogowych opresji, jak któryś z kierowców wpadnie w poślizg, to na pewno zdecydowanie prościej opanować takie auto niż przy tych prędkościach zdecydowanie wyższych, więc lepiej naprawdę dojechać do celu 2 godziny później niż o kilkanaście czy kilkadziesiąt lat za szybko umierać. Taki apel powinien trafić do wszystkich zmotoryzowanych, zanim będzie za późno. Dziś mija dokładnie rok od otwarcia Areny Gorzów. Budowa hali sportowo-widowiskowej trwała 34 miesiące. Budowa długo wyczekiwanej przez gorzowian Areny Gorzów kosztowała ponad 116 milionów złotych. Jest to aktualnie najnowocześniejszy obiekt tego typu w zachodniej Polsce. Na płycie głównej, która ma ponad 2000 metrów kwadratowych powierzchni, rozgrywane są mecze siatkarskiej Plus Ligi oraz koszykarskiej Orlen Basket Ligi Kobiet. Oprócz tego organizowane są imprezy miejskie, koncerty, targi, bankiety oraz inne wydarzenia zewnętrzne. W Arenie Gorzów jest ponad 5000 miejsc siedzących oraz 7 lóż VIP. W budynku jest 206 pomieszczeń, a ekran diodowy na elewacji jest największym tego typu ekranem w Lubuskiem. Hala treningowa została zaprojektowana w ten sposób, żeby mogła być wykorzystywana jako scena w trakcie każdego wydarzenia odbywającego się w hali głównej. Areną Gorzów zarządza Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie wraz z Gorzowską Radą Seniorów zapraszają na mikołajkowy spacer z kijkami. Już w najbliższą niedzielę będzie okazja połączyć przyjemne z pożytecznym, celebrując mikołajki w aktywny sposób. Dodatkowo na pierwszych 50 osób, które zgłoszą się do biura zawodów, czeka wyjątkowy prezent. 3 lata minęły jak jeden dzień. Spotykamy się po raz kolejny, czyli trzeci na tym Nording mikołajkowym walkingu. Zwiększamy ilość uczestników dzięki współpracy z Radą Gorzowską Seniorów, z panem Andrzejem Jakubaszkiem. Kilkudziesięciu seniorów do nas dotarło. Zapraszamy wszystkich mieszkańców bez względu na to, czy się zapisali, czy nie. Trasa jest co roku ta sama. Teraz ją wydłużamy o 500 metrów trasą 7 wzgórz. No i cóż, na koniec posiłek regeneracyjny, ciepła zupka, kiełbaski na ogniu. No i oczywiście dla wszystkich uczestników są nagrody, dla najlepszych puchary, dla wszystkich medale, no i dla pierwszej 50 czapki Mikołaja na szczęście. Proszę Państwa, to jest impreza dla wszystkich. W niedzielę o 11:00 startujemy w Parku Słowiańskim z tak zwanej Polany Cyrkowej. Kiedyś tu rozbijany był cyrk, namiot. I wędrujemy sobie w zasadzie trasą 7 wzgórz, łącznie około 4 km, w tempie absolutnie przyjaznym. Nie będzie to żaden wyścig. A na koniec wracamy na tą samą polanę i tu będzie poczęstunek na gorąco. Każdy jest mile widziany, bez względu na to, czy ma lat 7, czy 27, czy trochę jeszcze więcej. Będzie miło, sympatycznie i to będzie taki cykl imprez, które będą co mniej więcej 2-3 miesiące w tym miejscu się odbywały. Żadnych opłat, żadnego wpisowego, żadnych zapisów. Proszę przyjść i uczestniczyć z nami na wesoło.
Proszę Państwa, to będzie impreza w sobotę w Nierzymie o 11. Wchodzimy do zimnej, lodowatej wody. Wiem, że dzieciaki raczej się nie pojawią, ale nie tylko morscy, ale ich rodziny, znajomi, przyjaciele są też mile widziani. Najlepiej, żeby każdy miał czapeczkę mikołajową na głowie wchodząc do wody, no bo to impreza jest mikołajowa, prawda, mikołajkowa. I też obiecał dyrektor, że na koniec, na rozgrzewkę będzie coś gorącego do zjedzenia. I tą wiadomością kończymy dzisiejsze wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.